Witam was na pierwszym dniu, już po pierwszej nocy przespanej na miejscówce w Rotterdamie. Na tej takiej trochę lepszej miejscówce. Jestem w szoku, że tutaj też można coś lepszego spotkać, więc jak jesteście w Rotterdamie, to też macie opcję mieszkać. To jest mieszkanie trzyosobowe, jeden pokój dwuosobowy i jeden pokój jednoosobowy, co ciekawe. Przynajmniej na tym mieszkaniu tak jest, nie wiem jak jest na innych. Pamiętajcie, jak wam te odcinki się podobają vlogowe z Holandii, to dawajcie łapkę w górę, subskrypcja razem z dzwoneczkiem i będziecie widzieli filmy na bieżąco. Dobra, dzisiaj jest taka opcja, że jest dzisiaj szkolenie. Na 14 mam szkolenie, do 16? Coś w tym stylu, tak? Więc dzisiaj szkolenie w Otto, znaczy to nie jest takie szkolenie, można powiedzieć, że to jest bardziej pokazanie, jak wygląda praca, jak wygląda firma. Ja to wiem, oni nie wiedzą chyba, że ja to wiem, jak to wszystko tam wygląda. No ale jadę, bo jestem na planie. Pogoda dzisiaj deszczowa się zrobiła i to bardzo, znaczy bardzo, w nocy padało. Ja wam jeszcze pokażę tutaj mniej więcej, jak wygląda ten apartament w Rotterdamie. To jest na ulicy, bym wam powiedział jeszcze ulicę. Ale mam dobry wzrok, mam Kabeljauwestrat, coś takiego. To jest Kabeljauwestrat chyba 32. Mieszkanie jest dwupokojowe. Jeden pokój jest dwuosobowy, drugi pokój jest jednoosobowy, co ciekawe. Tutaj macie moją część, łóżko, tam w ogóle wnęka, tak jakby tam jakaś szafa była trochę syfu, bo pakuje się, bo prawdopodobnie dzisiaj możliwe, że będę już w Dębosz, jak się wszystko uda. Dużo okna, dwa duże okna, gdzie jest dużo światła wpada. Tu jest druga część pokoju mojego kolegi, którego wczoraj poznałem. Szafa jedna, duża, tak? Gdzieś tam dzielona, powiedzmy dla nas dwóch. Później wychodzimy z pokoju. W lewo jakbyśmy poszli do wyjścia, w stronę wyjścia. Słuchajcie, pierwsze to jest toaleta. Pokażę wam, włączę. Taka mała toaleta z kranem, bez lustra. Wiecie, tak to wygląda. Później jest toaleta, gdzie możecie, macie prysznic, umywalkę, jakąś szafkę, lustro, wiecie, rzeczy na ręczniki, jakieś tam, wiecie, do powieszenia. No i prysznic, ten prysznic w ogóle grzeje tak gorącą wodą, że ja prawie się tam poparzyłem wczoraj. No, dalej lecimy. Tutaj po prawej będzie wyjście, w ogóle wyjście. Jestem na pierwszym piętrze, więc na dół jeszcze można zejść. Tu jest router do internetu. Co ciekawe, w tej szafie jest, to, ja myślałem, że to chodzi głośno ta maszyna, ale to jest wentylator. To jest suszarka do ubrań, więc macie suszarkę do ubrań. Dosyć spoko. I no i na dole macie pralkę. Pralka to wszystko, wiecie, za darmo można sobie na mnie korzystać. Jest to mieszkanie. No i tak jak wracamy, po prawej stronie jest ten pokój dwuosobowy. O tutaj. Dosyć dużo miejsca, naprawdę dużo jest tutaj miejsca. Tu jest ta jedynka, tutaj mieszka Bułgar. Wczoraj go raz czy dwa razy widzieliśmy, poszedł sobie do kofa, wrócił z kofa i dzisiaj jest w pracy. Tutaj mamy już salon, nam się zaczyna i to jest ostatnia część pokoju. Z tej strony jest dużo światła, telewizor jest w ogóle, telewizor. Ja myślałem, żeby konsolę sobie przywieźć, PS5, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, bo nie wiem dokładnie gdzie trafię, chociaż wiedziałem, że Dębosz. Nie sądziłem, że tutaj i tak się z tym przeprowadzam. Konsola by była fajna do tego telewizora. Tu mamy kanapy, stoliki, możemy sobie coś pooglądać, jakieś tam mniejsze okna, stół do jedzenia tutaj. Fajnie zrobione dla czterech osób, okrągły stół i no i jest kuchnia. Jest kuchnia, co ciekawe, to jest duża lodówka, to jest góra, a tu jest zamrażarka, jak widzicie to odcięcie, więc dosyć spore to jest. Zazwyczaj się trafia tak, że są te małe lodówki. No piekarnik standardowy, jak w Bredzie widzieliście, ten sam piekarnik co w Bredzie. Jakieś małe półki, ogólnie wyposażenie jest tej kuchni, nie tak jak na Dębosz. Czajnik też jest, zlew, suszarka jest, plus dodatkowo jest tutaj, jakby komuś się nie chciało, jest tutaj zmywarka. Prawda? Więc możecie sobie rzucić do zmywarki rzeczy i pozmywa. Plus jakiś tam kosz, coś. I tak to wygląda. Z tej części strony kuchni jest trochę ciemniej przez to, że tutaj są te małe okna, tu jest dużo więcej światła. Ale fajnie jest. Widzicie? Patrzcie, jak to wygląda. Od kuchni, salon, długi korytarz, dwa pokoje po lewej, tam jakieś ubikacje po prawej i wyjście, prawda? Więc patrzcie, jaki to jest fajny standard. Czasami w życiu bywa tak, że macie farta do wyjazdów i trafiacie na bardzo fajny apartament, a czasami jest tak, że po prostu trafiacie na bardzo zły apartament. I prawie nigdy nie jest w życiu tak, że z fajnego apartamentu sami się chcecie przenieść na gorszy apartament. Ja się chcę przenieść do Bredy.
Bredy to Den Bosch, przepraszam, już mi się te miejscowe mylą tyle w Holandii. I to Den Bosch i z lepszego apartamentu chce się przenieść na ten gorszy. Osobiście uważam, że w Bredzie było stanowczo lepiej, ze względu na to, że mieliście taki apartament na dwie osoby, nie na trzy, ale tu i tak jest dobrze. Są trzy osoby, więc jak przyjedzie, żadzacie trójką, to fajnie, jak macie oczywiście pracę w Rotterdamie, no to jesteście w stanie takie całe mieszkanie mieć dla siebie, co jest bardzo super opcją. Jedna dwójka, jedna jedynka i sobie mieszkacie, wszystko macie i Wi-Fi też jest w miarę dobre. Ja się, słuchajcie, pakuję, bo dzisiaj jadę na szkolenie od 14 do 16. Mam niby szkolenie i to nie będzie do końca szkolenie, to będzie pokazanie tak naprawdę, jak wygląda praca, jak wygląda firma, załatwienie budów na nas, żeby mieć na następny dzień i tak dalej. Dlatego ja się pakuję, mam trochę syfu, wszystko wyciągam, bo się wczoraj rozpakowałem. Myślałem, że tu będę dłużej, ale możliwe, że dzisiaj będę zmieniał lokację. Dobra, oficjalnie już wiem, że jadę dzisiaj do Den Bosch, będę na miejscówce, na lokacji w Den Bosch, na hotelu. Także dzisiaj jeszcze zobaczycie, zaraz po moim szkoleniu pierwszym, zobaczycie, jak wygląda, a nie wiem, apartament, hotel, bardziej hotel taki pracowniczy, gdzie naprawdę jest dużo gorszy niż to, co tutaj widzieliście przed chwilą. To, co się tutaj trafia, no widzicie, jakbyście byli w Rotterdamie i tutaj byście prawdopodobnie mieli takie miejsca do pracy, do lokacji, do mieszkania, ale niekoniecznie, bo mogliby was też gdzie indziej wcisnąć. W Rotterdamie, a na Den Bosch nie jest tak, że macie jakieś super mega fajne lokacje. Czasami się trafiają domy jednorodzinne, kiedyś przynajmniej tak mieli, fajne, naprawdę bardzo fajne. Ale idę do hotelu, do tego, którego kiedyś byłem, więc wiem, co będzie, wiem, jak będzie, więc chciałbym wam pokazać, bo kiedyś nie mogłem nagrywać, kiedyś tak nie nagrywałem, kiedyś nie miałem pieniędzy na laptopa, żeby wam to przetwarzać, pokazywać. Teraz mniej więcej uzbierałem sobie, wszystko jest i pokażę wam w końcu, jak wygląda apartamenty, aby hotele w Den Bosch. Słuchajcie, jest taka opcja, że właśnie tutaj z dziewczynami siedzę, dzisiaj się nie chcę pokazać. Ale dotarłem w ogóle na miejsce, gdzie będę miał pokój. Prawdopodobnie dwuosobowy na początku, później jednoosobowy, ale patrzcie, co tu się dzieje. Jest bilard w ogóle, co się dzieje, bilard. Jest cymbergaj do tego, żeby sobie zagrać. Pokoje są, nie wiem jakie, jeszcze nie byłem w żadnym pokoju, ale tak, tam są jakieś stoły, jest fajna, duża, bardzo duża kuchnia. Ile to jest dziewczyn osób? Na około 50 osób, więc dużo, powiedzmy te, no nie wiem, z 20 pokoi będzie. Ponoć tego nie widać, więc widzicie, ogólnie jest bardzo czysto, fajnie zadbane. Osoba, która tą lokacją zarządza, mówią dziewczyny, że też bardzo pilnuje. Jest telewizor w ogóle. Tam, macie telewizor? Jest ogólnie na razie super. Co miejsca jest fajnie, jest to niedaleko miejsca, w którym wcześniej mieszkałem. Ja wiem, chciałem wam pokazać te warunki gorsze, które tutaj są, ale nie sądziłem, że trafię na tę nową lokację, gdzie... Oczywiście łazienka jest na zewnątrz, jakby na piętra jest, tak? Coś takiego będzie. I wspólna jest kuchnia, ale to nie przeszkadza, jakby ten cyberguy, ten bilard, to wszystko, co tutaj tak wygląda, robi swoje. Ludzie chyba będą w porządku, jest ponoć dużo Polaków, więc to jest też dosyć spoko. Na zewnątrz jest jakiś parking, jakieś rowery, do pracy mam jeszcze bliżej niż wcześniej, więc to jest w ogóle na bardzo, bardzo duży plus. Co jeszcze więcej? Zobaczymy zaraz w pokoje, tak naprawdę później wam łazienkę, kuchnię pokażę, jak nie będzie się nikt kręcił. I pokoje oczywiście, za dwie godziny przyjedzie ta osoba, która tym zarządza i będę w pokoju, więc pokażę wam, jak mniej więcej to wygląda. Poznajcie mój nowy pokój. Miejsce, w którym będę spał, przyznaję, jest bliższe 7 miesięcy, 6-7 miesięcy mniej więcej. Tak on wygląda. Jest to dwójka. Z tego, co patrzyłem, jedynki są w tej samej wielkości co dwójka, a nawet chyba ja mam trochę mniejszy niż ta jedynka, co ciekawe. Ale jest w miarę, powiem wam, łóżka są w miarę nowe, ogólnie jest czysto, porządek, mała lodówka, patrzcie, tak wygląda pokój. Widzicie, jak tam miałem dużo miejsca? A tu jest tylko mój pokój, bez łazienki, bez kuchni. Kuchnia jest wspólna, łazienka jest wspólna. Ale do pracy mam kilometr, więc będziecie musieli się zastanowić, co chcecie bardziej. 80 km dojeżdżać, czy kilometr do pracy dochodzić. Ale raczej te wszystkie inne lokacje już usuwają. Te, które trzeba dojeżdżać busami, chyba rezygnują nawet z busów. Patrzcie, jak to tu wygląda. Tutaj jest w ogóle umywalka, co ciekawe, w szafie, tak to dziwnie wygląda. To jest lokatora, który ze mną mieszka. Strona, tu jest strona moja w ogóle. Na razie się rozpakowuje, więc zaczyna się robić syf. Mała lodówka, obok śmietnik.
No i co więcej, słuchajcie, zaraz idę biegać, tak wygląda pokój, ale będę się starał o to, żeby się dostać na pokój jednoosobowy. Mam nadzieję, że mi się to za jakiś czas uda, bo spoko, bo ponoć jest tutaj więcej pokoi jednoosobowych niż dwuosobowych. Bardzo mi się to podoba, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Po prostu z czasem mam nadzieję, że w końcu dostanę. Póki co muszę tutaj mieszkać, jeszcze będę pytał, czy tutaj jakby zarządca tej lokacji tutaj na Dębosz, bo to trochę inny hotel niż tam wcześniej, co byłem parę lat temu, ma kluczyk do tego, bo chciałbym mieć kluczyk, żeby móc to zamykać. Mam nadzieję, że są te klucze. Zobaczymy zresztą. Jak będą, to będzie super. No i co? Ja idę zaraz biegać, idę zrobić sobie 5 km dzisiaj bieg. Miałem dzisiaj robić 6 razy 400. Ale chyba, że przez to wszystko, że tak się dzisiaj stało, nigdy się jeszcze nie jadłem, dopiero później będę robił jeść. Że też pokazanie pracy i tak dalej, jakieś tam niby szkolenie, no to idę dzisiaj po prostu pobiegać tak na luzie, a później będę się kładł spać, bo już jest godzina dosyć późna. Jest godzina 19 za minutę, więc tak to mniej więcej na razie wygląda. Tak wygląda przejście z naprawdę super mega mieszkania do mieszkania, gdzie jesteście tak naprawdę ściśnięci, prawda? Więc widzicie, ja potrafię z lepszego pójść do gorszego, ale przynajmniej widzicie, jak to tu wygląda. Dębosz, są jedynki, więc jak ktoś tam pytał o jednoosobowe pokoje, no to są tu, ale trzeba trochę na nie poczekać, pogadać, dobrze się zachowywać, wiecie, tak nie syfić, nie coś i za jakiś czas was pewnie przyniosą. Idę biegać. Wróciłem z biegania, zrobiłem 28,54, zrobiłem 5 km, także dosyć spoko czas, jeszcze się utrzymuję na tym czasie. Zazwyczaj jak zaczynam biegać, to mam taki czas. Pobiegałem, właśnie się szykuję do jedzenia, będę dzisiaj jadł natural mix jakiś, ryż z jakimś, nie wiem, słoiku mięsem, to sobie usmażę, muszę właśnie jeszcze patelnię wziąć. No i tak to na razie wygląda, dosyć spoko, bilard jest, ale sobie chyba się w bilarda pogram. Co jeszcze na dzisiaj? Na dzisiaj szykowanie się do spania, jutro mam do pracy na pierwszy dzień. I jeszcze chciałem wam powiedzieć, bo piszecie do mnie, piszecie komentarze na temat bezpieczeństwa w pracy. Czy można wziąć laptopa, bo ktoś tam chce gamingowego wziąć, czy wiecie, tak różnie. Co do lokacji, to bywa różnie. To nie jest tak, że zawsze na lokacji jest bezpiecznie. Jest na przykład tutaj tak, że jak widzicie, ten zamek, szafka jest na zamek, co jest ciekawe, pokój też jest dwuosobowy, zamykany na klucz. Mogę to zamknąć, dowiedziałem się, że dostanę klucz od tej szafki, no bo też chcę trzymać tam swoje rzeczy i bezpieczeństwo też jest ważne. Zawsze pamiętajcie, że najbezpieczniej jest, jak jedziecie w parze. Z dziewczyną czy z kolegą, to zawsze jesteście bezpieczniejsi, bo wiecie, znacie tą osobę, wiecie, jaka jest. Jak jedziecie sami, to już jest gorzej. Musicie trafić z takich cięższych rzeczy, no to nie wiem, no ja bym sobie próbował na przykład zrobić jakiś, nie wiem, jakąś walizkę taką na klucz i tam trzymać na przykład swoje rzeczy, a wtedy tą walizkę, nie wiem, pod łóżkiem, to takie pierwsze lepsze mi przychodzi do głowy. Nie na wszystkich lokacjach jest bezpiecznie, ale na części z tych lokacji jest tak, że są jakieś tam zabezpieczenia. Coś tam można zawsze wykminić, czy jest jakaś półka. Jak to są stare lokacje, no to gdzieś tam, wiecie, nikt nie zauważy, jak sobie przekręcicie na przykład przy szafce jakiś zamek na kłódkę i ją dacie. Różnie to bywa. Ja pamiętam, jak pierwszy raz trafiłem w ogóle do Dębosz, tylko nie na tą lokację, na tamtą, która jest chyba z tamtej strony, tam dalej. No to było tak, że ja trafiłem do faceta, którego ukradli. Bułgara, którego okradł w ogóle, co ciekawe, Polak. Nie będę mówił nazwiska, bo raczej nie fajnie tak mówić nazwisko, ale Polak okradł. Zabrał mi bodajże laptopa, parę tysięcy euro, z czego nie wierzę w te euro, bo jednak, no nie ma opcji, żeby ktoś trzymał tak pod łóżkiem 4000 euro, prawda? Ale laptopa, jakieś monitory, coś, a koleś, który był Bułgarem, miał z siostrą, prowadził stronę internetową na Bubble Red, coś takiego, projektowanie, jakiś tam grafik na koszulki i tak dalej. Ktoś się w to zagłębi, to będzie wiedział, może ktoś wie, co to jest. No i go ukradli i niestety złapali tego. Jak dobrze się wykąpać, po bieganiu się wykąpać i zrobić sobie jedzonko, patrzcie, co jem. Ryż z jakimś mięsem ze słoika, to wszystko jeszcze z Polski mam, więc warto, jak zanim tu przyjedziecie, jak tu będziecie jechali, wziąć coś ze sobą z Polski po prostu, żeby na pierwsze dni mieć, zawsze to trochę taniej chyba wychodzi. No, ale to mniej więcej dzisiejsze jedzenie. Oczywiście nie będę już jadł z 10 euro tygodniowo, ale też nie będę jadł za 50 euro tygodniowo, słuchajcie. Będę się starał tak robić, żeby oszczędzać oczywiście
I nie róbcie tego, co ja, zawsze to powtarzam, nie róbcie tego, co ja, a na pewno nie róbcie tego w domu. Z kiedy sobie to chyba widziałem. Idę spać powoli, bo jutro mam chyba na 6 do pracy, z tego co wiem, więc to jest dosyć wczesna godzina. Lokatora mojego jeszcze nie mam, ma z pewnością drugą zmianę. Nie wiem, która tam jest godzina. No za 21 z hakiem jest, więc lokator będzie gdzieś po 22 pewnie. Nie wiem jeszcze, czy mieszkam z Polakiem, z Bułgarem, z Czechem, Słowakiem. Nie wiem skąd w ogóle, kim on jest. Większość osób, jak tu pytałem, też nie wiedzą, kto to jest. Znaczy większości nie pytałem, ale pytałem sporej ilość osób i też nie wiedzą, co to jest. Kto to jest, bo co to jest, to pewnie wiem, to jest mężczyzna. Ale kto to jest? Dlatego ja powoli się kładę spać. Jeszcze raz mój pokój. Podoba mi się w ogóle. Też ekipa jest spoko, jeszcze sobie zagrałem w bilardę, jak robiłem obiad, w sensie obiad, kolację, śniadanie, wszystko co dzisiaj nie zjadłem, jeszcze sobie trochę dojem i zostawiam na jutro. Niedługo mój znajomy tu przyjeżdża, znajomy, który kiedyś z Wdębosz tutaj ze mną pracował, on tu w ogóle jest, tylko pojechał na urlop do Polski i się udało tutaj też pojechać. Oczywiście ja sobie sam załatwiałem to, żeby tu pojechać, nie tak, że z kimś się parowałem, czy mówiłem, że tu jest znajomy, po prostu tak to zrobiłem, że udało mi się jakoś tutaj dostać, tak to przynajmniej próbowałem załatwić, już wiedziałem gdzie, a mi zaoferowali Dębosz, jeden z paru ofert, więc stwierdziłem, że jadę do Dębosz. Mam nadzieję, że podoba mi się ten odcinek vlogowy, że vlogi wam się podobają. Ja powoli się kładę spać, niedługo pokażę wam teren dookoła. Dębosz ogólnie, tylko muszę znaleźć chwilę wolnego na to, żeby się wybrać, bo jutro też mnie czeka bieganie. Niedługo też wam będę pokazywał bieganie, jak biegam, gdzie biegam i tak dalej, tylko potrzebuję kupić lepszy telefon i to będzie dopiero za miesiąc. Musicie zrozumieć, mój telefon nie jest do tego zdolny, ma rozwalone aparaty, więc to nie ma sensu. Wiem, że na któryś tam odcinkach było moje bieganie, ale to innym telefonem, którym się też rozwalił. Dobra, no co, widzimy się na następnym odcinku, dzięki wielkie, że ze mną byliście, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, pamiętajcie, ta łapka jest bardzo ważna, bo to pozwala filmowi dotrzeć do coraz to większego grona osób, większej ilości osób. No, a jak macie ochotę, to udostępnijcie, wiecie, jak szanujecie mój wkładany czas w to, żeby nagrywać. Dobra, żegnam się z wami, do zobaczenia do następnego odcinka. Jak będziecie chcieli o coś zapytać, to śmiało pytajcie, może i nawet postaram się to dla was nagrać. Do zobaczenia, cześć.